A, zombie! Wow! Ha! Że co? Ty gadasz, to znaczy przed kawusią jeszcze, nie? To zombie też o mnie? Nie, nie, chodziło mi, że mam grę o zombie taką z figurkami. A weź sobie te figurki wsadź w... Cześć, z tej strony Amator Planszówek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zombiakach, superbohaterach, apokalipsie w świecie komiksów, czyli Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów. Jest to ta uznawana za uboższą, biedniejszą wersję gra z serii Marvel Zombies. Mieliśmy już pełnoprawne wydanie kolosa Marvel Zombies. Teraz na rynek wchodzi Marvel Zombies Rewolucja X-Men. Natomiast ja sobie zadałem pytanie, czy Rewolucja Bohaterów, czyli ta mniejsza odsłona, jest tytułem wartym uwagi dla kogoś, kto w zasadzie nie grywa zbyt wiele w kooperację. Dla kogoś, u kogo na stole jednak takie Amerii nie za często trafiają i czy to złapało mnie za serducho, czy mam ochotę sięgnąć po inne zombicide'y i przede wszystkim, jeżeli jesteście graczami, którzy wchodzą dopiero w świat planszówek, to czy ten tytuł pozwoli wam w miarę gładko wejść w taki gatunek, w tę rozgrywkę, w ten system. I to właśnie posprawdzałem, dlatego tego materiału nie traktujcie może stricte jak recenzji, ale właśnie jak takie wyrażenia i przemyślenia, czy ta gra jest dla osób, które wcześniej nie grały w zombicide'y. Więc zapraszam. Czym w ogóle jest Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów? To jest gra kooperacyjna, w której mamy dzielnych superbohaterów z kart komiksów. I teraz słuchajcie, to nie jest jakiś wymyślony temat. To jest adaptacja w zasadzie komiksów, których świat Marvela nawiedziła plaga zombie. Superbohaterowie częściowo polegli. No i zaczyna się bitka między herosami i żywymi trupami. No i tak, tutaj wkraczamy my, gracze, mamy kilka misji w grze, bo tak, ona dzieli się na misje. Kiedy przygotowujemy rozgrywkę, to przygotowujemy standardowo grę, plus ustawiamy różne warunki danych misji. Mamy ich tutaj w instrukcji bodajże 8. Każda ma jakieś inne cele do spełnienia, natomiast sama rozgrywka, trzon rozgrywki jest w każdej taki sam. Nie jest to gra scenariuszowa na zasadzie, że przeprowadzi was przez fabułę, 8 misji, koniec, dziękuję, do widzenia, gra do wyrzucenia. Nie, to są misje, które możecie sobie powtarzać, rozgrywać, ponieważ za każdym razem z kim siądziecie, jak zagracie, jacy będą bohaterowie, to wszystko za każdym razem będzie inaczej, więc tutaj już można powiedzieć, że tak, regrywalność w tej grze jest. Natomiast sama gra, jak my tutaj działamy. To, co było dla mnie zaskoczeniem, kiedy sięgnąłem po ten tytuł, bo miałem pewne obawy, czy Zombicide będzie czymś, co mnie przekona do siebie swoimi zasadami, ile tu będzie jakichś niuansów, rzeczy, które po prostu jak do tego siądę, to no, może nie do końca będzie chciało mi się to poznawać. Natomiast to, co jest pierwszym zaskoczeniem, to ta gra jest naprawdę prosta. W swoich zasadach, w swoich mechanikach ona jest banalnie prosta. Zwyczajnie wykonujemy każdy bohater po 3 akcje, chyba że się rozwinie w trakcie gry, no to po 4 akcje. Mamy rozpisane, jakie akcje możemy wykonać, no i po kolei sobie wybieramy, kto teraz idzie, bo to jest co-op, więc nie mamy tutaj narzuconej kolejności. Tu po prostu dyskutujemy między sobą, co mamy do zrobienia, co zrobić, jak to zrobić, komu wklepać i sobie wykonujemy te akcje, robimy, działamy. I tak zmierzamy, aż wykonamy cele misji. No i właśnie, albo je wykonamy i wtedy gra się kończy naszym zwycięstwem, albo nam się nie uda, której z nas polegnie, no i niestety, dziękuję, do widzenia, przegraliście, pierdoły z was nie super bohaterowie. No i to jest cała rozgrywka, wiem, że to jest tutaj bardzo ogólnie powiedziane, natomiast to, co dla mnie jest zaskoczeniem, to po przeczytaniu instrukcji nie powinniście mieć problemów z tym, żeby tu się cieszyć rozgrywką. Sama rozgrywka natomiast jest bardzo prosta, dość intuicyjna, wszystkie akcje są w miarę dobrze rozpisane. Jedyne co, jeżeli jesteście nowymi graczami, którzy nie mają doświadczenia z tego typu rozgrywką, to tak, są tu pewne elementy, które na początku będą wam się wydawały obce, do których będziecie się musieli przyzwyczaić, chociażby samo rozłożenie gry, gdzie mamy podział na to, że przygotowujemy grę do rozgrywki, ale oprócz tego musimy przygotować rzeczy z danej misji i zapoznać się z celami misji, bo to jest takim uzupełnieniem zasad rozgrywki, które będziemy mieli. Po
Pojawiają się tu takie rzeczy jak rzuty kośćmi, sprawdzanie wyników, czy mamy sukcesy tutaj trafienia, czy nie. To są takie rzeczy, których musicie się nauczyć, natomiast one są w miarę przejrzyście rozpisane w instrukcji i kiedy już siądziecie i będziecie grać, to powinniście w miarę lekko w to wejść. Pierwsze rozgrywki zapewne z instrukcją, później już się przyzwyczajicie do tego, co jest. Zresztą wiele rzeczy, które tutaj wchodzą, jak na przykład karty, umiejętności, jakieś cech, tutaj się nazywają tak, karty cech, kiedy wam wchodzą, zwyczajnie czytacie opisy, co na nich jest, to jest tam wszystko bardzo dobrze podane, tak samo jak na kartach postaci, też wszystko jest podane w sposób taki, że czytacie sobie po kolei, co dana umiejętność robi i to wykonujecie, nie będziecie tu mieli specjalnie problemów, a do tego nie rywalizujecie między sobą, tylko gracie razem, dlatego interpretacje różnych rzeczy, to jak wy do tego podejdziecie, to jak ogracie, nie będzie problemem, bo jak coś zinterpretujecie źle, to wszyscy razem w ten sposób gracie i to tutaj jest jak najbardziej na plus. Na plus moim zdaniem jest też to, że jest to kooperacja, która ma taki dość miękki poziom trudności, przynajmniej nie chodzi tu o to, że zagramy i na bank wygramy, bo taki banał. Nie, tutaj różne rzeczy potrafią się dziać. Mamy różne cele misji. Im późniejsza misja, tym nam się namnażają niebezpieczeństwa, tym jest trudniej, ale sama gra, jej trudność wynika bardziej z tego, że czasami może się dziać dużo i po prostu my podejmiemy decyzje, które, to było nietrafione, trzeba było wtedy wziąć i zadbać o to, że skopać tu te zombiaki i wtedy by było gładko, tutaj daliśmy ciała. Nie ma tutaj, przynajmniej nie czuliśmy tutaj tego, żeby gra specjalnie chciała nam skopać tyłki. I tu się odnoszę do wspomnianego takiego właśnie Robinsona Crusoe czy Paleo. Nawet Pandemic, jak sobie dużo kart epidemii dorzucimy, to potrafi nam kopać tyłki. Natomiast tutaj mam wrażenie, że ta gra jest sprawiedliwa, jest właśnie przyjazna nowym graczom. To, co się stanie, faktycznie zależy od naszych decyzji. My to zobaczymy, że w którymś momencie, dobra, tu daliśmy ciała, tu trzeba było się lepiej postarać, a nie, że staraliśmy się jak mogliśmy, po prostu to, co się działo, to wycisło nasze szare komórki do granic możliwości, ale i tak przegraliśmy, bo zabrakło nam jednego banana czy coś takiego. Więc nie, tu ta gra jest sprawiedliwa i właśnie to sprawia, że ona jest bardzo przystępna dla tych nowych graczy. To mi się w niej podobało i sam temat i klimat, który tu się buduje, również służy temu, że ona jest przystępna nowym graczom. Ponieważ tak, komiksowi bohaterzy, powiedzmy, że moda na nich troszeczkę zdaje się przemijać, przynajmniej w kinach, natomiast dalej jest to silna pozycja popkulturowa. Dużo osób zna, kojarzy, dzieciaki za nimi szaleją, więc kiedy tutaj możemy się wcielić w herosów, a do tego zagrać przeciwko zombie herosom, wow, to robi robotę. I w samej grze znajdują się mechaniki, które świetnie współgrają z tym tematem, ponieważ mamy tutaj bohaterów. Poczujemy, że to są superbohaterowie, ponieważ oni mają mechanikę mocy, którą mogą sobie w swoim ruchu podkręcić, dzięki temu mogą mocniej uderzyć w zombiaki. Co prawda tu jest pewien problem, o którym powiem troszeczkę później, ale jednak mamy tu to wykorzystanie mocy. Mamy tutaj rozwój postaci. Czujemy cały czas w trakcie misji, że to, co się dzieje, ewoluuje razem z nami, ponieważ my, tłucząc przeciwników, zdobywamy doświadczenie. Kiedy podkręcamy to doświadczenie, zdobywamy nowe umiejętności. Nasz bohater w trakcie walki uczy się nowych sztuczek, potrafi coraz więcej. Ale równocześnie, podnosząc ten poziom trudności, za każdym razem, kiedy mają nam wypaść nowi wrogowie na planszę, pojawia się ich coraz więcej, bo my jesteśmy coraz lepsi. To moim zdaniem jest świetne, tym bardziej, że ten poziom doświadczenia przy wykładaniu nowych zombiaków na planszę, on nam się podnosi względem tego, kto w drużynie jest najsilniejszy. Dlatego warto tutaj współpracować tak, żeby jednak porówno działać, żeby ten poziom trudności rósł nam, znaczy poziom trudności, poziom doświadczenia rósł nam równomiernie na wszystkich, a nie, że jeden nam wyskoczy gdzieś daleko, bo wtedy będzie się pojawiać turbo dużo zombiaków, ale poza tym jednym bohaterem cała reszta to będą pierdoły. Więc tutaj też fantastycznie mi się podoba to zbalansowanie wszystkich sama gra daje nam narzędzie, które pilnuje tego, żebyśmy w miarę równomiernie grali i to jest moim zdaniem na duży plus i to uczy współpracy.
Ta gra jest koopem, który nas nie kopie po tyłku za to, że współpracujemy, tylko ona nas uczy, jak faktycznie optymalnie współpracować, jak razem wspólnie dążyć do celu tak, żebyśmy nie pożałowali pewnych decyzji. Więc to tutaj jest naprawdę świetnie rozwiązane. To mi się bardzo podobało. Teraz tak, powiedziałem, że są tu pewne problemy wcześniej a propos tego poczucia mocy superbohaterów. Tak, czujemy tutaj, że jesteśmy tymi herosami, że tłuczemy te zombiaki i tak dalej, ale mamy tutaj trochę losowości. No i tak, powiecie, no dobra, to jest Zombicide. Sam co prawda nie znam Zombicide'a, ale z tego co kojarzę serię, no to jednak w tego typu grach losowość musi być, no bo nam te potwory tam wypadają, w jakiś sposób musimy się z nimi walczyć i to nigdy nie jest takie, że budujemy stat i na pewno ubijemy, tylko musi być jakieś to budowanie emocji. I teraz tak, o ile rozumiem w grze, w której mamy zwykłych jakichś ziomków, którzy mają kogoś ubić, tutaj patrz, zombiaki, i może im coś nie wyjść, no bo to są, nie wiem, tam księgowy, sprzedawca ze stacji, kasjerka, no w życiu broni nie trzymali i tutaj muszą celnie headshota zasadzić, to może być problem z trafieniem. Ale kiedy mamy super bohaterów, i w tym momencie mamy mechanikę rzucania kośćmi, gdzie sprawdzamy sobie, czy wyszły nam sukcesy na tych kościach. I może się zdarzyć tak, że nie wiem, Hulk miażdżyć, niszczyć, wypada naprzeciwko grupy zombiaków, rzuca kośćmi i żaden sukces nam nie wypadł i Hulk nagle nie miażdżyć, nie niszczyć. Tu mam taki drobny dysonans, brakuje mi czegoś, co by nam dawało takie pewne trafienie, no bo to jednak są superbohaterowie, to są herosi, którzy ratowali świat przed zagrożeniami, że o rany boskie, a tu może być tak, że czasami zwykłej, nieumarłej pierdoły nie ubiją, to mi się troszeczkę gryzie, niemniej cała reszta mechanik działa w taki sposób, że czuję tutaj ten klimat, że jednak jesteśmy tą grupą superbohaterów. Podobają mi się misje, które tutaj są zrobione. To, że mamy kilka celów, to, że one są rozrzucone w taki sposób, że nie, że pójdziemy w jeden punkt, ogień jest super, załatwione wszystko, więc to tutaj też na plusik. Jeżeli chodzi o wykonanie, to do większości rzeczy nie mogę się przyczepić. To jest wszystko zrobione, solidne tektury mamy, świetne ilustracje. Gra jest bardzo przejrzysta. To, co mi się podoba, ona jest faktycznie bardzo przejrzysta. Fantastycznie wyglądają wskaźniki doświadczenia. To mamy takie wskaźniki, kółeczka, na których sobie przesuwamy to doświadczenie. Generalnie kolory zastosowane na planszetkach naszych bohaterów, umiejętności, które się odnoszą do tego doświadczenia, karty, które dociągamy z przeciwnikami, których mamy wyłożyć, karty namnażania. Tam też mamy wszystkie kolory przedstawione, takie jak na tych wskaźnikach. To wszystko się razem zazębia. To wygląda świetnie. Natomiast dwie sprawy, które tutaj bym miał. Pierwsza to są figurki. I teraz tak, nie zrozumcie mnie źle, figurki wyglądają świetnie, ich projekt, design jest naprawdę fantastyczny, patrzymy na nie, widzimy tych herosów i co jest jeszcze lepsze, w zombie bohaterach widzimy tych upadłych herosów, tych zniszczonych bohaterów, tego Kapitana Ameryki, tam gdzieś przeżartego, tą Scarlet Witch, którą zgnilizna zżera, fantastyczne, natomiast mam z nimi taki problem, że jak na nie patrzę, to wydaje mi się, że one mogłyby być lepsze. Mam wrażenie, że tutaj gdzieś, nie wiem, na jakichś gorszych wytryskarkach one są robione czy coś, że delikatnie tak, one mają wszystkie szczegóły, ale widać po nich, że mogłyby być ostrzejsze i lepiej wykonane. I tutaj, nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, generalnie jak znacie te pozostałe duże wersje Zombicide i graliście też w to, jak wypadają te figurki w porównaniu. Bo ja mam tutaj takie wrażenie, jak nie wiem, jak macie grę komputerową, widzicie jakiś model 3D postaci i na full detalach on wygląda fenomenalnie, po prostu zrywa, no cudeńko, prawda? Każdy szczegół widać. Natomiast jak obniżycie detale, to dalej widzicie na tym modelu 3D, że to wszystko jest zaprojektowane, te wszystkie szczegóły są, ale one są jakieś takie gorsze, tu gdzieś rozmyte, tu gdzieś coś niedomaga, tu gdzieś brakuje jakiegoś detaliku. Ja mam tak z tymi figurkami. Coś mi tu w nich wygląda, że mogłyby być lepsze. Jestem ciekaw, czy po prostu na potrzeby tej gry to tam troszkę jakość została w figurkach też obniżona. No, wydaje mi się, że tak. Ale dajcie znać w komentarzach. Natomiast ich projekt jest świetny,
Podoba mi się to, że tutaj są zombiaki, stędy, mamy tekturowe pioneczki w zasadzie takie, które nakładamy na stędziki, one sobie tak chodzą. Jeżeli oglądaliście moje materiały z Wiedźmina Stary Świat, to wiecie, że ja nie potrzebuję, żeby wszystko na planszy było plastikiem. Okej, w takim Star Wars Wojny Klonów naprawdę mi się podobają te droidy, które tam są, to, że wszystkie te jednostki, które wpadają, są z tymi robocikami, robocikami Star Wars są droidy. Zapamiętajcie, w Star Wars są droidy, nie robociki. Natomiast tak, no, podoba mi się to, ale ja nie jestem osobą, która musi mieć ten plastik i koniecznie chciałbym płacić za to, że mam więcej plastiku, który tam wchodzi na planszę i jest takim statystą. Tu co prawda te pionki się przesuwają, one mają znaczenie. Swoją drogą świetna mechanika tego, kiedy się poruszają nasi przeciwnicy, że muszą nas widzieć. Mamy tutaj obszary widzenia, że widzą na wprost przy ulicy, w budynkach o jedno pomieszczenie. Jak mamy jakąś ścianę, no to przez nią już nie widzą. To też jest tutaj zaprojektowane naprawdę świetnie, więc ten fragment z automą naszych przeciwników, prima sercik. Natomiast to, do czego zmierzałem, podoba mi się tu, że tu cała reszta jest z tych stędów, że nie jest to plastik i tak wiem, w tych pełnych, dużych wersjach te wszystkie figurki są plastikowe i tu też mnie zastanawia, ile mechanicznych różnic jest w zwykłym Marvel Zombies i Marvel Zombies powstanie, przepraszam, rewolucja X-Men względem rewolucji bohaterów. Ile tam jeszcze oprócz tych figurek, za ile rzeczy dopłacamy? Tam jest 6 postaci, bodajże przynajmniej w Marvel Zombies. Tu są 4. Te wszystkie misje są skrojone na 4, na 4 bohaterów i to daje fajny balans w trakcie tej rozgrywki. One są na tyle, one są tak zaprojektowane, cele, które tam mamy, punkty pojawiania się przeciwników są tak zrobione, że faktycznie to wszystko trzyma się kupy. Nie mamy przesadzonego jakiegoś doświadczenia, przesadzonego poziomu trudności. Nie mamy też przeciągających się momentów nudy. Acz musicie wiedzieć, że jak dobrze rozkminicie temat, dobrze współpracujecie, to czasami się pojawiają takie rundy, że przeciwników wywiało, nie ma nikogo, co by tu porobić, no przespacerujmy się tam po jakąś skrzyneczkę czy coś i będzie. No, a są takie momenty, ale one właśnie są bardzo rzadko i nie burzą jakoś całej dynamiki rozgrywki, więc fajny chaos mi się zakradł w tym filmie, bo mówiłem o jakości. I tak, było o figurkach, było o tym, że stędy mi się podobają, a miało być o problemach, bo jest jeszcze jeden problem, natomiast karty postaci. Mamy karty postaci i na nich mamy plastikowe wskaźniki, które nakładamy na te karty postaci i one są takie sobie. Po pierwsze, jak będziecie dużo przesuwać je na tych kartach, no to jednak te karty Wam się poszczępią. Prędzej czy później zaczną się zużywać, więc pod tym względem jest słabo. A jeszcze słabiej jest tak, że jak położymy tę kartę, to czasami jak ją poruszymy po stole, to nam się wskaźnik żyćka albo mocy potrafi sam przesunąć. Mało to wygodne, średnio praktyczne, kiepsko wykonane i może być problematyczne w przyszłości. Coś czuję po kościach, że w innych zombicidach jest to rozwiązane w inny sposób. Może kiedyś sprawdzę. No właśnie, tutaj powiedziałem, jakie były problemy, jakie były zalety, co mi się podobało. Czy Marvel Zombies sprawia, że ja chętnie sięgnę po kolejne zombicide'y, bo tak jak powiedziałem, jest to gra, która faktycznie na wprowadzenie kogoś nowego bardzo się nadaje. Nie powinniście tu mieć problemów, a to, że jest kooperacją, to tylko podkręca to, że łatwiej Wam będzie wejść w taki rozbudowany system. No bo jednak, patrząc na to, że jest więcej zombicide'ów, to jest to rozbudowany system. I teraz, czy po pograniu w tę grę mam ochotę na więcej, mam ochotę na te kolejne tytuły? Powiem tak. Tak i nie. Tak i nie. Dlaczego? Tak, ponieważ zauważyłem, że faktycznie ta rozgrywka mi się tutaj podoba. Ona mi się podoba, mimo że nie jestem jakimś specjalnym fanem kooperacji. I tak, tu kolejny problem gry, jaki jest, czyli to jest koop, więc jak macie w swoim statku współgraczy kogoś, kto musi się porządzić, kto powie wszystkim, co mają robić, to może Wam spierniczyć całą rozgrywkę, bo jak Wam wpadnie jeden taki kierownik zamieszania, taki Nick Fury, tylko bardziej wkurzający, powie, ty robisz to, ty robisz to, ty zrób to, zrób to, zrób to, bo ja muszę zrobić to. Nie, ty po to nie idziesz, bo ja muszę ogarnąć to.
to niestety, ale zepsuje wam całą zabawę. Jak macie kogoś takiego w swoim towarzystwie, no to koopy nie są dla was, a przynajmniej nie na wieczory gier, kiedy zapraszacie tego jegomościa. I tutaj to też czuć i to sprawia, że nie do końca jestem też fanem kooperacji, bo jak się właśnie trafi na kogoś, kto akurat ma dzień rządzenia, no to wam trochę popsuje tą grę. Niemniej, tu się bawiłem naprawdę dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia tematu, nie wiem, czy to jest kwestia lekkości rozgrywki, bo ta gra była dla mnie zaskakująco lekka i przyjemna, ale ja się tu bawiłem po prostu dobrze. Sprawiało mi przyjemność rozgrywanie tych misji i chętnie będę tutaj wracał. No i teraz tak, i tu jest to, dlaczego nie po kolejne Zombicide? Ponieważ na razie się tą grą nie zmęczyłem. Mam tu jeszcze trochę do poubijania stworków, w sensie zombiaczków. Swoją drogą to, że są trzy rodzaje zombiaków, też jest świetne, oprócz ci superbohaterowie zombie, którzy mają swoje umiejętności, jak wchodzą na planszę, to zawsze się coś przy tym dzieje, też jest świetne. Natomiast tak, nie czuję na razie zmęczenia tym tytułem, a to oznacza, że mam tu jeszcze w co pograć i nie czuję potrzeby po to, żeby sięgać po kolejnego Zombicide'a. Nawet jeżeli one są bardziej rozbudowane, to tak, w przyszłości bardzo chętnie zagram. Teraz po ograniu tego na razie jestem na etapie, że miło mi się w niego gra i jeszcze trochę sobie chętnie w niego pogram. Więc w tej chwili po te nowe sięgać nie muszę. No i pewnie zapomniałem wam powiedzieć jeszcze o wielu rzeczach związanych z Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów, ale szczerze to nie wiem, czy jest sens mówić o czymś więcej, ponieważ Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów moim zdaniem jest bardzo dobrą, kompetentną grą kooperacyjną, która moim zdaniem niesprawiedliwie jest określana przez wielu jako ten budżetowy Marvel Zombies. Nie, to nie jest budżetowy Marvel Zombies. Ona jest wykonana bardzo dobrze. Ona jest wykonana na miarę swojej ceny. Ona daje nam sporo regrywalności. Ona jest ciekawą przygodą dla osób, które lubią kooperację i jest ciekawą grą przygodową dla osób, które kooperacji może niespecjalnie lubią, ale jak będą miały ochotę na jakąś taką lekką, niezobowiązującą przygodę, w której ubija się zombiaki, to ona naprawdę działa dobrze. Dla mnie to jest po prostu gra podstawowa. Gra podstawowa, od której warto zacząć, jeżeli nie macie w planach wydawania milionów monet na dużą, wielką grę z figurkami. Ja zdaję sobie sprawę, że w tych większych Marvel Zombies i w Zombicide'ach są tam zmiany w mechanice. Jest tam czegoś więcej, są te gry prawdopodobnie głębsze w rozgrywce. Ale tak szczerze, nie wiem, czy ja na przykład i wiele osób początkujących dopiero w planszówkach tak naprawdę chce jakichś bardziej skomplikowanych mechanik w grze kooperacyjnej, przygodowej, która nie jest jakimś tam survivalem, takim czysto survivalem jak Robinson czy coś takiego, tylko jest po prostu taką przyjemną nawalanką superbohaterami. Mi się tutaj ta lekkość rozgrywki doskonale skleja z tematem. I okej, mam nadzieję, że kiedyś jednak sięgnę po te większe Marvel Zombies, żeby sprawdzić, jakie są różnice, ale póki co ja od siebie mogę ten tytuł gorąco polecić. No chyba, że macie w swoim środowisku kogoś, kto się rządzi przy graniu, no to wtedy niespecjalnie. Jak bardzo was będzie męczyć to, że jednak tu jest losowość, to słuchajcie, w przygodowych grach kooperacyjnych losowość po prostu jest częścią mechaniki, ona tu występuje, musicie się z tym pogodzić, a jak nie, to w niej nie grajcie. To tyle. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy graliście w Marvel Zombies Rewolucja Bohaterów, czy graliście w pozostałe odsłony. Jak wiecie, jakie są w nich różnice, to dajcie znać. Dajcie też znać, jakiego Zombicide'a polecacie. Jakbym miał sięgnąć po jakiegoś kolejnego dużego, to co najlepiej wziąć na tapet, czym się bawić, co będzie najciekawszą przygodą. Komentarze są do waszej dyspozycji. Tradycyjnie w opisie znajdziecie ciekawe linki, które jak klikacie, to wspieracie moją pracę, wspieracie ją też. Jeżeli ten materiał wam się podobał i mi zostawicie łapkę w górę, za co będę bardzo wdzięczny, tak będę wdzięczny też za to, że zasubskrybujecie mój kanał. Tak samo jak dacie łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało, to też karmicie algorytm, więc bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję też wydawnictwu Portal za nadesłanie egzemplarza do ogrania, przetestowania, podzielenia się z wami moimi wrażeniami. Materiał był tradycyjnie bardzo chaotyczny, za co was przepraszam, ale skoro dalej tu jesteście i oglądacie, to chyba takie formuły lubicie. To tyle ode mnie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć! No i wszystkie figurki połamała.
Zapomniałem, że przed kawusią to ona taki bardziej Hulk niż zombie.